Cześć wszystkim, znowu po 7, przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, jak widzicie, trochę tutaj pokombinowałem z pasem miedzi. Generalnie sytuacja jest już dużo lepsza. Trochę nam jeszcze tak. Tutaj pas jest dużo luźniejszy, ponieważ zamieniłem go na czerwony. Ale generalnie już sytuacja z miedzią jest już dużo lepiej opanowana. Jak widzicie, również nasza nauka mocno ruszyła. Zaraz skończymy silos rakietowy. A poza tym, wiecie co? Myślę, że jeszcze troszkę dalej przesunę jeszcze. Znaczy, będę troszkę upgrade'ował ten pas, bo chyba możemy jeszcze troszkę tutaj zwiększyć wydajność. Dobra. Ciach. Pozwólcie mi, to szybko zrobię. Dobra, świetnie, mamy silos rakietowy. Zaraz przejrzę kolejne badania. Jeżeli chcemy w ogóle jeszcze robić badania. Ale o tym za chwilę. Więc tak, przejrzyjmy dostępne badania. Szybko strzela się amunicji, działek, pola logistyczne postaci. To jest drogie. Prędkość badań, mech. Uzbrojenie 4, to by nam lepsze uzbrojenie odblokowało. Może wiecie co, może przebadam parę tych tańszych rzeczy, żeby po prostu je sobie zlikwidować. Zwiększona ładowność pytajników też jest spoko, szybkość ładowania, upłynianie węgla, to jest całkiem fajna rzecz. Jeżeli brakuje nam ropy, no czekajcie, o, dobra, stoi. Jeżeli brakuje nam ropy, możemy robić, produkować sobie dodatkowy gazol z węgla. Ale ten proces zżera naprawdę dużo węgla. Więc jako, że mam wystarczająco ropy, to nie zamierzam tego robić. Wiecie co, może zacznę badać po prostu rzeczy od góry. Żeby po prostu sobie je pokasować. Dobra. Poza tym, dzięki temu troszkę zaoszczędzimy. Dzięki temu, że będę badał teraz prostsze rzeczy. Może zbierzemy sobie zapas żółtych pakietów oraz płytek procesorowych. Aż niedługo będziemy ich potrzebowali, jeżeli niedługo zaczniemy produkcję rzeczy do rakiety. One będą wymagały dużo tych zaawansowanych rzeczy. Dobra, miny lądowe. Ciach, dobra, jedziesz. Dobra, co do dzisiejszego odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie elektrownię atomową. Potrzebujemy do tego trochę rzeczy. Po pierwsze, potrzebujemy reaktora jądrowego. A i tak, jak widzicie, sytuacja z elektrycznością dalej nie jest jeszcze opanowana. Zacząłem sobie tutaj budować dodatkowe panele. Tak, to jest dużo wolnego miejsca. Więc myślę, że możemy to kontynuować póki co. Że przeniosę na razie. Przeniosę na razie słupy. I tak, pierwsze potrzebujemy tutaj masę czerwonych płytek. Jeszcze beton, masę stali i masę miedzi. Ok. To prawie wystarczy. Gdzieś tutaj powinniśmy mieć masę takich rzeczy. Na przykład tutaj. Sobie włączę to z powrotem, żeby ładowało. Dobra. Miedzi w ogóle wezmę na zapas, bo się przyda. Siła rażenia rakiet. Dobra, czemu by nie? Tutaj mam skrzynkę ze stalą, może trochę zwiększę jej pojemność. I tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jeszcze więcej. Dobra, przy okazji mam troszkę nadmiar taśmociągów. Więc wiecie co? Nadmiar taśmociągów wkładam sobie tutaj. Ciach. Ciach. Aż wtedy one są wykorzystywane do produkcji lepszych taśmociągów i się nie marnują. Dobra. Czego to brakuje? Tak, stali,
kłady i płytki. Siła rażenia granatów, czemu by nie? Jeszcze stali, dobra, i betonu. Beton chyba sobie zamówię siecią logistyczną. 500. Dobra, więcej stali. Co, ty może szybciej wkładaj, ponieważ mi się tu przyda dużo. Dobra. Ciach, ciach. Mój beton pewnie jest już w drodze. Tak, leci. Powoli. Się ładuje po różnych stacjach. Dobra, tutaj usunęliśmy, tak, znaczy już postawiliśmy. Tutaj możemy usunąć i możemy postawić kolejny segment. Dwa, trzy. Dobra, mogę też zmniejszyć zamówienie do 200. Siła ognia, rażenie działek maszynowych. Dobra, czemu mnie? Dobra, i już tylko płytek ci brakuje i stali. Świetnie, dobra, mamy nasz reaktor jądrowy. Na razie będziemy potrzebowali tylko jednego. Myślę, że w ogóle będziemy potrzebowali tylko jednego, ale dobra. Do tego potrzebujemy 4 wymienników ciepła. Generalnie to są już... to są współczynniki ustawione, znaczy no powiedzmy wyliczone przez ludzi. Ja nie zamierzam ich tu wyliczać na nowo, ani testować ich. Generalnie jeden reaktor jądrowy zaspokaja, potrzebuje 4 wymienników ciepła, a 4 wymienniki ciepła zaopatrują 7 turbin parowych. O ile się nie pomyliłem, ale chyba nie. Dobra, więc zróbmy sobie te wymienniki ciepła. Potrzebujemy do nich 400 miedzi. 3, 4, 40 rur i więcej stalowych płytek. Generalnie rzeczy do reaktora potrzebują duże ilości miedzi. Tak właśnie, bo to jest automat montażowy 3, do którego włożyłem jeszcze moduły prędkości, więc jak widzicie on szybko produkuje rzeczy. Dobra, produkujmy sobie teraz turbiny parowe. Jak powiedziałem, potrzebujemy ich 7, czyli 350 płytek miedzi. 2, 3, dobra, jeszcze zapas. Siła ognia, miotacz płomieni. Okej, okay. Przy okazji miotacz płomieni to jest bardzo fajna sprawa. Czy przynajmniej jeżeli chodzi o ich wydajność. 2, 3. Dobra, nie ma więcej. I żelazne kółko. 20 rur. Potrzebujemy 7, więc ponad 100 rur potrzebujemy. Przy okazji, czy trybiki? Ja chyba skasowałem sobie zapas trybików, co? Tak, gdzieś tutaj miałem fabrykę produkującą zapasowe trybiki, ale chyba ją skasowałem. Dobra, to jest do wywalenia. Więc postawię sobie z powrotem tutaj. Powiedzmy. Tak. Tak. System logistyczny. Ograniczymy sobie to do tylu. Ty produkujesz trybiki. Dobra, czegoś jeszcze potrzebuję.
Nie, już tylko trybików. Tak, jeszcze dodatkowego stacka rur. Które chyba właśnie do mnie przyleciały. Dobra. Możesz to robić szybciej. Daję ci pozwolenie na to. Okej, okay, czy mam jakikolwiek zapas? Okej, okay, dobra. Czy mam w sieci jakiś zapas trybików? Jak się dokładnie to nazywa? Koło zębate. Czy mam dwie sieci? Okej. Okay. Tu nie mam. Tu mam zapas. Okej, okay, dobra, w takim razie nie wiem gdzie mam, ale jak sobie zamówię 300, to skądś do mnie przylecą. No i dobra. Dobra, to było szybkie. Ale dalej brakuje mi... Dalej brakuje mi trybików. To były kolejne dwa. No i dobra. Dobra, tyle mi już starczy. Dzięki, robociki. Dobra, 7. To teraz zróbmy sobie jeszcze trochę ciepłowodów, ponieważ mogą się przydać. Ciepłowody to są rury do przewodzenia ciepła. Okej, dobra, mamy wszystko. To chcemy sobie dalej zbudować siłę ognia robotów bojowych, dobra, czemu by nie? I naszą elektrownię atomową zbudujemy sobie gdzieś tutaj. Dobra. Wszystko jest dalej podłączone, świetnie. I tak, najpierw potrzebujemy sobie zrobić coś, co będzie nam produkować paliwo jądrowe. Gdzie to mamy, gdzie to mamy? A więc to możemy zrobić w zwykłej fabryce. I tak, potrzebujemy uran 235, uran 238. Więc myślę, że wszystko będziemy sobie dostarczać po prostu skrzynką, ponieważ nie chcemy, żeby marnowało się gdzieś to na jakichś pasach. Więc dobra. Tu jest w zasięgu sieci logistycznej. Świetnie. Siła ognia granatów. Dobra, czemu nie? To sobie pozamieniam na skrzynie logistyczne. Tutaj zrobimy sobie małą fabrykę. Tak, myślę, że nie mam problemu, jak będzie tutaj. I tak. Tutaj stawimy sobie skrzynię żądającą i skrzynię zaopatrującą. I tak. Będziesz produkować paliwo jądrowe. Ogniwo paliwowe. Więc tak. Będziemy sobie żądać żelaza. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Że nie ma to w półproduktach, jest żelazna płytka. Dobra, to może być. Potrzebujemy uranu 235, ale dużo mniej, powiedzmy tak 50. Nawet mniej mogłoby być, 20. Potrzebujemy tylko jednego do każdej, do każdej tego procesu i 19 uranów 238.
Więc tego możemy wrzucić więcej ze stówę. Dobra, nie będzie problemu. Okej. Włączmy to sobie. Tej żelaza już na pewno leci. I tak, dobra. Jedno ogniwo paliwowe starcza na długi czas. Ona ma 8 gigajouli energii w porównaniu do 8 megajouli powiedzmy węgla, czyli jedno paliwo uranowe. A właśnie, musimy to sobie jeszcze ograniczyć. Jesteśmy do jednego staka. Nie wiem, ile ono się stakuje. Zaraz zobaczymy. Więc jedna porcja paliwa uranowego ma 10 razy więcej energii niż węgiel. Tak, produkujemy 10 na raz. Więc jedna fabryka paliwa starcza nam zdecydowanie na wszystko, do czego potrzebujemy. Dobra, postawmy sobie jeszcze jedną fabrykę. Chociaż to potrzebujemy, dlatego potrzebujemy wirówki do przetwarzania zużytego paliwa ogniowego, więc dobra, to zrobimy sobie później, bo nie mam chyba dodatkowych wirówek. No i dobra, możemy sobie stawiać nasz reaktor jądrowy. Powiedzmy, nie wiem, tutaj, żeby było trochę miejsca ewentualnie na rozwój. Ciach. No i dobra, mamy reaktor jądrowy. Działa w ten sposób, że musimy dostarczać do niego paliwo jądrowe. On będzie nam produkował zużyte paliwo jądrowe. Więc tak, dobra. Sobie zamówmy uranowe paliwo. Powiedzmy 10. Okej. Prowadźmy tu prąd. Okej, dobra, to jest za małe. No i dobra, on się będzie powoli rozgrzewał. Teraz tą energię cieplną musimy transportować do wymienników ciepła. Generalnie powinno działać to tak. Może sobie tak połączę. I jeden. Okej, zrobiłem ciepłowody? Chyba nie zrobiłem ciepłowodów. Dobra, to szybko. Nie, czekajcie. Ciepłowód. Nie, mam ciepłowody, dobra. Musimy połączyć wyjście reaktora. On ma 9 wyjść. Z dowolnym wyjściem wymienników ciepła. Okej. Dobra, możemy potrzebować więcej. Tak, potrzebujemy jeszcze troszkę więcej. Dobra, ciepłowód. Okej. Gdzie on wylądował? Tutaj. No i tutaj jeszcze walnijmy, żeby ładnie wyglądało. No i dobra. Teraz musimy do wymienników ciepła dostarczyć wodę, ponieważ one nam będą wymieniały ciepło bezpośrednio z reaktora do wody, którą następnie będziemy dostarczać do turbin. Dobra. Zastanawiam się, gdzie ustawimy turbiny, ale myślę, że tutaj będzie spoko. Więc dobra, musimy sobie pompę jeszcze zrobić w takim razie. O ile się nie miałem, miałem w systemie wolną pompę. Przybrzeżna pompa wodna. Więc sobie po prostu ją zamówię. Logistyka po pa nie jest w produkcji, dobra. Tutaj była gdzieś? Nie. Dobra, to musimy trochę poczekać. W międzyczasie już mogę poprowadzić. Dobra, co chcemy dalej? Siła rażenia rakiet 2. W sumie może na razie wstrzymam się z dalszymi badaniami. Robotyka bojowa, mech.
wydajność. To wszystko zużywa masę surowców. Zaczyna nam powoli brakować żelaza. Więc będę to oszczędzał. Dobra. Stałem pompę. Okej. Okay. Okej, okay, za daleko poleciałem. Dobra. I ładnie. One teraz będą produkować parę wodną, tak samo jak w naszej elektrowni cieplnej dotychczasowej. Różnica jest tylko taka, że parę wodną teraz zamiast odprowadzać do silników parowych, będziemy odprowadzać do turbin. Dobra. Powoli się nagrzewają. Wiecie co, może te turbiny postawię sobie tutaj, żeby móc potem sobie ewentualnie dostawiać. Gdzie ja je zrobiłem? Turbina tutaj. Tak samo możemy je postawić jedna koło drugiej. Jak silniki parowe. Dobra. Muszą być podłączone do sieci. Okej. Okay. Jeszcze tylko rura. Powiedzmy tutaj. Dobra, czy wszystko działa? Temperatura jest, woda jest, ale dalej chyba nie produkują pary. Okej, okay, dobra, poczekajmy, może niech się jeszcze wszystko rozgrzeje i zobaczę. Okej, okay, dobra. Musiały się rozgrzać do 500 stopni, dopiero zaczęły produkować parę. No i dobra, para leci tutaj. Trafia do turbin. I niedługo powinny zacząć produkcję. Tak, na razie nie produkują nic, ponieważ mamy maksymalną pojemność akumulatorów. I nie mamy większego zużycia. Ale no co, jak zacznie spadać zużycie, to tu turbiny zaczną powoli produkować. Okej, dobra, to jest jeszcze niepodłączone. No i dobra, turbiny są o tyle fajne, że nie produkują żadnego zanieczyszczenia. Okej, okay, dobra, mamy już trochę zużytego paliwa. Więc widzicie, jedno paliwo starcza na długo. No i dobra, zobaczmy, ile produkują mocy nasze turbiny. Jak widzicie, 40 MW produkują. Czyli 7 turbin produkuje tyle mniej więcej, co... Nie wiem w sumie, ile to produkowały silniki parowe. Ale generalnie chyba połowę naszej produkcji w trakcie dnia mogą wytwarzać. Więc tak. Więc energia... atomowa jest bardzo wydajna. Ok, dobra. Jeszcze tak, chcę sobie zrobić wirówkę. Czy mam na to surowce? Mam to. Mam starą płytkę, dobra. Dzięki. I tak. Weźmy tą wirówkę tutaj. Będziemy w niej przetwórstwo paliwa jądrowego zużytego robić. Musimy tutaj dostarczać zużyte paliwo jądrowe.
zamówienie. Zużyte paliwo uranowe. I będziemy sprodukować z tego troszkę uranu 238 z powrotem. Nie masz czemu by nie. Jak dużo tego potrzebuje? 5. Okej. No i dobra. A my już tak, stakuje się na po 50, więc jeden stak to będzie wystarczająco. No i dobra, i powoli to będzie działać swoim tempem. Widzimy, mamy już zapas duży uranu, więc ten podajnik przestał się kręcić. Możemy to zwiększyć może troszkę zapas, nie wiem, do 700. Ponieważ rozkręcenie wszystkich trzech wirówek zajmuje około ponad 100, więc będzie dobrze. Okej, okay. Jak tam reszta naszego uranu? Mamy... Tak, mamy prawie 10 tysięcy uranu 238. Mamy 700 uranu 235, więc zdecydowanie mamy zapas na... Na pewno przy takim zużyciu to będzie zapas wieczny. Okej, okay, dobra, zobaczcie. Tutaj nas atakują. Mógł to być regularny atak, a nie tylko grupa zwiadowcza. Więc możemy zacząć się tym również zatroszczyć niedługo. Okej, okay, dobra. Kilka jeszcze rzeczy co do energii uranowej. Potrzebuję również tutaj zbiornika. Ponieważ reaktor jądrowy pracuje non-stop. Nie da się go zatrzymać. Tak jak w życiu realnym. I tak. Ponieważ nie możemy go zatrzymać, kiedy nie produkujemy energii elektrycznej, możemy za to zmagazynować parę, którą on wytwarza. I w ten sposób możemy zrobić tak, że w trakcie dnia będzie produkował zapasy, i które potem na noc będzie zużywał. Więc tak. Weźmy to sobie. Weźmy dostawię... Może wiecie co, może gdzieś dalej. Jakieś odległości. Okej, okay, parę zbiorników. Połączę je. I teraz przynajmniej ta para nadwyżka, którą produkujemy przez dzień, nie będzie się marnować. Aż będzie się magazynować. I w ten sposób możemy dostawić sobie parę turbin parowych. Aż w nocy będziemy mieli nadwyżkę, więc będziemy mogli zużyć więcej niż produkujemy. Więc nie wiem, dostawię może ze 3, czy może na dodatkowe 7, skoro pół dnia produkujemy wszystko, pół dnia nic nie zużywamy. So, ja myślę, że to będzie ok pomysł. Widzicie, para szybko nam się magazynuje. Ok, dobra. To myślę, że powinno zdecydowanie wyeliminować... Tak, patrzcie, nasza cała... Produkcja dzienna, nasze całe zużycie dzienne wynosi około 100 MW, a 7 turbin produkuje 40. Okej, dobra, policzcie sobie to wszystko. To produkuje około 100 MW, no troszkę więcej, ponieważ weźmy produkcję. Tak, około 150 potrafi produkować, kiedy ładują się baterie. No, tak myślę, że mniej więcej to o tyle wynosi. Więc to wszystko produkuje około 150 MW mocy. Natomiast to produkuje 1/4 tego. Więc widzicie, jak wydajna jest energia atomowa. Dobra, jeszcze jedna sprawa. Ponieważ para to jest coś, co ładujemy zarówno do silników parowych oraz do turbin. Więc pyta się, zapewne część z was może się zapytać, dlaczego więc tutaj nie postawić silników parowych zamiast tych drogich bardzo turbin. Odpowiedź jest taka, ponieważ ta para jest dużo cieplejsza od pary wytwarzanej w bojlerach. Para w bojlerach ma 100 stopni. Tak? W sumie żaden z nich nie pracuje. Ma 100 stopni, czy 200 nawet. I to jest maksymalna temperatura obsługiwana przez silniki cieplne. Jest coś takiego napisane? Nawet chyba nie. Więc silniki parowe mogą efektywnie zużywać
zżywać parę właśnie do temperatury 100 czy 200 stopni. Wszystko ponadto będzie po prostu zmarnowane. Więc żeby wykorzystać tą większą temperaturę pary, właśnie produkowaną przez reaktor jądrowy 500 stopni, musimy używać turbiny parowej. To samo działałoby w drugą stronę, gdybyśmy turbinę parową podłączyli do pary wytwarzanej przez bojlery, to ona by po prostu nie pracowała w pełni wydajnie. I w efekcie może by, myślę, że produkowałaby tyle samo energii, co może silnik parowy. Wiesz co, wiecie co, nie cytujcie mnie w tym momencie, ale tak. Więc dlatego musimy stosować turbiny zamiast silników parowych. Okej, dobra. I to będzie nasza energia atomowa. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Chodzi o premię sąsiadów w reaktorze jądrowym. Mianowicie, kiedy stakujemy reaktory jądrowe, stawiamy je obok siebie, to one dodają sobie premię sąsiadowania. Mianowicie za każdy sąsiadujący reaktor jądrowy, on będzie dostawał plus 100% premii. Więc gdybyśmy tutaj postawili drugi reaktor jądrowy, on by dostał 100% premii i działałby jak dwa reaktory jądrowe. Ale ten tutaj postawiony również dostałby 100% premii, ponieważ tym miałby premię od tego reaktora. Więc ten by produkował za dwa reaktory, ten by produkował za dwa reaktory i w efekcie za koszt dwóch reaktorów mamy efektywność czterech reaktorów. I tak można to stakować. Najbardziej wydajnie jest stawiać je powiedzmy w grupach minimum 6. Bo pamiętajmy, zawsze musimy mieć jeszcze wolne miejsce, żeby dostarczyć paliwo oraz żeby odebrać zużyte paliwo, więc nie można obudować reaktora z każdej strony. Tak, a jeszcze musimy ciepłowodem energię wyprowadzić, chociaż one przekazują do siebie nawzajem, więc jak zbudujemy wszystkie około, to chyba wystarczy, że z jednego pobieramy energię cieplną i to powinno być ok. Ok, dobra. W międzyczasie zbiorę surowce na dodatkowe turbiny. Postawię tutaj drugą ścieżkę, żeby korzystały z tej pary, która będzie się tutaj gromadzić. Ale i tak będziemy sobie jeszcze od czasu do czasu dostawiać dodatkowe panele słoneczne, żeby zbytnio nie nawyrężać tego. Co tu idzie? No to co zwykle. Dobra. W następnym odcinku myślę, że zadbamy o nasze żelazo. I tak tutaj również stwierdziłem, że nie będziemy chyba wyniszczać wszystkiego dookoła, ponieważ to by było trochę długotrwałe. Zamiast tego zamierzam sobie tutaj postawić mur, otoczyć go wieżyczkami i po prostu odpierać ataki wszystkiego, co będzie chciało mnie zaatakować. Nie będę wyniszczał wszystkiego dookoła. Myślę, że to by troszkę za dużo zajęło czasu. A później, jak się tym już zajmiemy, to już pozostaje nam już tylko produkcja części do rakiety. I koniec gry. Więc jesteśmy już bliżej niż dalej. Dużo bliżej niż dalej. Okej, dobra. Póki co to wszystko w tym odcinku. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!